Studiuję polonistykę i wierzę, że po polsku mówi dobrze, bo wiem na 100%, że po góralsku to śmiga. Zehej, baba, która lubi duże joje, a jak wiemy, duże joje szybko się nie ścinają. Przed wami Anna Pituła! Moje łascypki przyjechały. Moi kochani, jakby się dawno nie widzieli, rany boskie. Ale od razu, wiecie co, prostuję, bo zek tak cisła po tych chłopak, zaraz mi teraz głupio. Ja się muszę przyznać, że wiecie, mi naprawdę teraz już nie przeszkodzą, że po drugiej stronie Wacka siedzi chłop. Nie przeszkodzą mi, moi kochani. Ja wam powiem wincy, że wiecie, Pan Bóg jak tworzył, to z tego ziebra on tak by chciał co lepszego zrobić, nie? Chłopy by chcieli, żeby zrobił kolejkę elektryczną, bo by się bawili. Ale nie stoi Pan Bucek, drapie się po tej brodzie i gada... żyrafa. Żyrafa, Adam. Adam, żyrafa. Krótki śpic nie do skocy, gatunek wyginie, nie? A wam się wydaje, że czemu ten Ewa to jabłko zjadła od tego goda, że chciała być mundzyjso, jak jest Adam? Takiego. Wążił obiecał, że jak to zje jabłko, to już więcej nie utyje. Ale, moi kochani, ja tak lubię chłopów, baby ty zlubię, bo wiecie, ja mam pół mózgu chłopskiego. I prosty przykład, ja tu na nich przetestuję, moi kochani. Panocki moje kochane, moje najukańce, powiedzcie z mi, panie carecku. Odróżnia z pan zielony od miętowego? Nie. No właśnie. A pani Juruś odróżnia wrzosowy od fioletowego? Tak, ale nie pamiętam. Widzicie, jeden chociaż 100% łopa w łopie. Ja też nie odróżniam, za cholerę! To ja 100%. A pan Caruś odróżnia 300% chłopa w chłopie. Moi kochani, ale to ja nie o tym, bo wiecie, ja posłała na kurs internetowy, bo mnie potem w ostatnim sukcesie tak palma odbiła. Zezek posłał na kurs internetowy, bo wiecie, instruktor zapewniał, że ma sztywne łące 24 na dobę. Ja gadam? To ja posła, ale mnie jakieś głupie CV kozeli napisać, nie? Ja się tak, kuźwa, co ja tam wpiszę, nie? No to myślę, no bo nie napiszę ze swoją głupotą, to próbowała jak matce zrekompensować ciężki poród, bo się nie do. Zaś se myślę, no to napiszę coś o szkole, nie? No to napisałam, że miałam strasznie ciężki język polski. Który tu mądrze wygląda? Pon tu mądrze wygląda. Proszę mi ułożyć zdanie ze słowem ananas. Bardzo mądre zdanie, trzeba przyznać. Moi kochani! Z polskiego był pewnie bardzo dobry. Ale wiecie, jakie ja ułożyła? Pierwszoklasa szkoła podstawowa. Babka pierdła, a na nos leciał smród. Zawsze była mądro. Ale lepiej wam powiem. Historia. O, wstyd mojej głupoty. 11 pał, 1 piątka wysłak na 2. Moi kochani, pozdrawiam panią Jadzie. Moi kochani, pani się mnie pytała o rozbiory. No to ja tak ścisła po ślady i godą tak. Rosja. Pani zbladła, klasa zbladła, szał. Godo tak, dalej godą. Prusy. Ha, trafiła ty. Nie była jak pewno. Spięła po ślady po raz drugi godą tak. Węgry. Pani. No, tak jak zarabia kolejne, ale miała go tym internetem. Wy wiecie, że można dostać list przez internet? Ale to jest oszukaństwo. Ja cały ten komputer rozebrał i nie było tam żadnej białej kopertki. Nie było. Ale wiecie, przychodzę na ten kurs, nie? Zalogowałam się w ogóle na takiej stronie. Taki portal randkowy znajdę, rzucę, zmienię. Można znaleźć takiego przemacanego łoscypka z drugiej ręki, albo taki bunc. No i wiecie, napisał do mnie murzyn. Dezek tak zrobiła. Myślę se, do dupy nie na sanki, murzyna nie chce, nie? Bo, a wiecie, w czym się wypłaco becikowe? W bananach czy w korolikach? Tyzek nie wiedziała, myślę, nie. Ale ja wam jeszcze tak na sam koniec powiem, moi kochani, że ja to już mam teraz tako zrytobanie przez to, że ja jak się żegnam, to robię tak. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, enter. Dziękuję wam pięknie!